Że pracuję w tematyce edukacji globalnej, w ogóle w tematach globalnych od 13 lat. I rzeczywiście jest tak, że współpracuję z bardzo różnymi organizacjami. Większość z Was zna mnie pewnie ze współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, z którym pracowałam przez ostatnie 7 lat, ale współpracuję też z różnymi innymi organizacjami. Pracowałam z Amnesty International, pracowałam z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, z Fundacją Edukacji dla Demokracji, z Grupą Zagranica przez ostatnich kilka lat również jestem związana, także jestem osobą wielu afiliacji, ostatnio również z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, więc gdzieś te wszystkie wątki może są Wam znane i może też te organizacje gdzieś tam już na swojej drodze spotkałyście i spotkaliście. Będę mówiła bardzo dużo o swoim doświadczeniu, o tym, w jaki sposób pracuję z edukacją globalną i jaka jest moja wizja edukacji globalnej. Oczywiście w oparciu o różne procesy i definicje, ale też z takim zastrzeżeniem, że jest to coś, o czym ja będę mówić ze swojej perspektywy. Dzisiejszym tematem są globalne wyzwania i też ten kontekst związany z celami zrównoważonego rozwoju i z perspektywą indywidualną, ale też globalną. I o tym dzisiaj będę chciała mówić dla tych osób, które są już w tym temacie od dawna. Być może część rzeczy będzie powtórzeniem, być może część rzeczy będzie Wam doskonale znana, że to, o czym będę dzisiaj mówić, to jest początek większego cyklu, do którego i do udziału w tym cyklu będziemy Was zachęcać, będziemy się spotykać z różnymi interesującymi osobami w kolejne wtorki, chyba poza jednym wyjątkiem. Mam nadzieję, że będziecie z nami przez ten czas i że to też będzie dla Was interesujące, o czym będziemy mówić. Na tym slajdzie macie taki krótki program tego, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. To na pewno będą wyzwania i współzależności globalne. Na pewno poświęcimy chwilę celom zrównoważonego rozwoju. Będziemy też mówić o języku, czyli o problemach i wyzwaniach, jakiego języka używać. Będziemy mówić też o podziałach świata, a na końcu odwołamy się do kodeksu obrazów i wiadomości, czyli jednego z takich kluczowych dokumentów w edukacji globalnej, części z Was doskonale znanych, ale moim zdaniem nigdy za wiele, żeby o nim mówić. Ale zanim zaczniemy mówić o globalnej perspektywie, ja chciałabym poprosić Was o zmianę trochę na chwilę, tak na chwilę, o zmianę tej perspektywy z tej globalnej, którą być może już przyjęłyście i przyjęliście na tę Waszą i chciałabym, żebyście w okienku czatu napisali do mnie, jakie jest Wasze największe wyzwanie, jaki jest największy problem w Waszej szkole, w Waszej pracy, jakby się go opisali, co byście mogli na ten temat powiedzieć. Jeżeli możecie się ze mną z tym podzielić, to będzie to dla mnie bardzo ważne, bo gdzieś od tego spróbujemy wyjść, mówiąc dzisiaj o wyzwaniach. Zainteresowanie młodzieży czymkolwiek. Zainteresowanie, zaangażowanie. Konflikt. Pani Agnieszko, czy ja tylko mogę zapytać, czy to jest konflikt w zespole, czy też konflikt w klasie, w szkole, w grupie rówieśniczej? Jeżeli byłaby Pani tak miła i odpisała coś, to by było super. Wolność nauczycieli. Wykorzystanie nowych technologii. Zaangażowanie. Ok, konflikt w grupie rówieśniczej. Zaangażowanie rodziców w pracę. Brak zaangażowania, ograniczenia systemowe. Tak, rzeczywiście ta perspektywa edukacji formalnej zawsze będzie trudniejsza. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli. System wartości. Tak, o system, jakby
edukacja globalna jest też taką propozycją, która holistycznie podchodzi do tematu i mówi nie tylko o wiedzy, umiejętnościach, ale również o wartościach i postawach i gdzieś do nich też będziemy się odwoływać, mówiąc o tematach globalnych. Jeszcze tutaj kilka osób pisze, ale chciałam też pokazać tę perspektywę, że w momencie, kiedy mówimy o naszych wyzwaniach, mówimy o zaangażowaniu na poziomie klasy, szkoły, mówimy o konflikcie, mówimy o zainteresowaniu innych osób sobą nawzajem, czy też inną perspektywą. I to chyba są też rzeczy, które dosyć łatwo możemy mówić o nich z perspektywy indywidualnej, czyli o tym, co my myślimy i co my odczuwamy. To jest też perspektywa społeczności czy grupy, bo mamy gdzieś tę perspektywę klasy, szkoły, społeczności lokalnej. Też te konflikty wartości mogą już tam się pojawiać. Mamy perspektywę krajową, mamy perspektywę tego, jak my jako Polki i Polacy jesteśmy postrzegani na świecie, jak nasz kraj jest postrzegany, ale też jak my siebie identyfikujemy. I to jest ta kolejna perspektywa, ta kolejna warstwa, która również ma wewnątrz dużą różnorodność i też wiele różnic między nami. Tu być może już jest pole właśnie na poziomie czy społeczności, czy kraju do zobaczenia tej różnorodności. Mamy też perspektywę ponadnarodową, czyli ponadnarodowej społeczności dla nas, europejskiej, i jej praw i wartości, które też nie zawsze będą tożsame z perspektywami wymienionymi wcześniej, aż wreszcie dochodzimy do perspektywy globalnej. I tak możemy każdy z tych problemów, o którym Państwo tutaj mówią, przełożyć na te różne perspektywy. Perspektywa konfliktu, znaczy temat konfliktu wartości w tych perspektywach będzie się przekładał od momentu perspektywy indywidualnej przez perspektywę grupową, społeczną, krajową, do europejskiej czy globalnej i możemy o niej w ten sposób mówić. To, co chciałam pokazać przez to krótkie ćwiczenie i przez to przybliżenie, jest to, że bardzo trudno nam zaczynać od tej globalnej perspektywy i myśleć od razu o całym świecie. Dużo łatwiej i dużo według mnie skuteczniej jest zaczynać od tej indywidualnej perspektywy, czyli zapytać Was, zapytać Waszych uczniów i Wasze uczennice o to, jakie oni mają problemy i zobaczyć, pokazać ich perspektywę, ich w perspektywie globalnej, bo to jest możliwe, a jednocześnie zyskujemy jedną z ważniejszych rzeczy, kiedy mówimy o wyzwaniach globalnych, czyli perspektywę przynależności do tej wspólnoty i tej współodpowiedzialności, bo to też jest moje. To jest bardzo ważny wątek, który czasami gubi się, kiedy myślimy o działaniach czy o w ogóle o edukacji globalnej, a on jest jednym z najważniejszych wątków, bo wtedy tworzymy rzeczywiście tą sieć połączeń. Bo edukacja globalna tak naprawdę nie jest o tym, żeby pokazywać różne miejsca, ale żeby je łączyć. I te współzależności globalne, które wybrzmiewają w definicji edukacji globalnej, ale też w powiedzeniu Martina Luthera Kinga, zanim zjesz śniadanie i wyjdziesz z domu, już zależysz od połowy świata, czyli to, co mam na talerzu, to w jaki sposób funkcjonuję, jak żyję, szczególnie teraz, jest bardzo ważnym elementem tego, żeby te współzależności zobaczyć. To, co mam na talerzu, to, że wypiłam dzisiaj rano kawę czy herbatę, to, że na deser zjadłam czekoladę albo na śniadanie awokado, to jest właśnie ta współzależność globalna, która czyni mnie zależną od świata. To, że używam telefonu komórkowego, w którym znajdują się konkretne surowce, to, że używam energii teraz,
kiedy do Państwa mówię. To jest to połączenie, to, że używam tych technologii, to jest to połączenie i ta współzależność, o której warto mówić i w której ja jestem. Jestem dokładnie jej częścią i jestem z mojej perspektywy w jej centrum, dla innych być może na peryferiach, ale ważne jest, żeby o tym mówić i żeby o tym pamiętać, kiedy tworzymy narrację wokół edukacji globalnej, bo bardzo łatwo jest nam od razu przeskoczyć do tego, że w Ugandzie czy w Kenii coś tam się wydarzyło, a w Kolumbii życie wygląda inaczej. Pytanie, czy wtedy stworzymy tę relację. Ja namawiam Państwa do tego, żeby spróbować budować tę relację od tego osobistego zaangażowania i od tej indywidualnej perspektywy, bo wtedy ta sieć współzależności, w tej sieci współzależności widzimy również siebie. Te współzależności to w ogóle jest taki temat, powiedziałabym, dosyć z jednej strony łatwy, ale też trudny, żeby o nim mówić, więc spędzimy sobie teraz chwilę na tym, żeby pokazać, jak to wszystko się łączy. Ja lubię, czy jakby uważam może tak, bo to chyba nie ma dużo wspólnego z lubieniem, uważam, że należy te współzależności podzielić według czterech obszarów, natomiast one się też przenikają i warto o tym mówić. Mamy współzależności polityczne, czyli te, kiedy decyzja polityczna może w znaczący sposób wpłynąć na to, jak wygląda świat, na to, w jaki sposób żyją ludzie na całym świecie. I to jest jeden chyba z bardziej jaskrawych przykładów, czyli kwestia nieszczelności systemów podatkowych. To, że rocznie kraje globalnego południa tracą około 160 miliardów dolarów z podatków wielkich korporacji, a te pieniądze to tak naprawdę więcej niż to, co przekazujemy w całej pomocy rozwojowej krajów najbogatszych tym krajom. To jest taka relacja i taka współzależność, która właściwie kilkoma decyzjami, bo pewnie nie jedną decyzją polityczną mogłaby zostać rozwiązana, jednak z różnych powodów nie jest, a wpływa tak naprawdę na wszystko, na edukację, na zmiany klimatu, na ubóstwo, na głód, na wszystkie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, jednak z jakiegoś powodu nie jest ta decyzja podejmowana przez decydentów. Ważne, żeby zobaczyć też jej konsekwencje nie tylko na poziomie finansowym, ale również na wielu innych poziomach. Ta ekonomia, bo gdzieś te pieniądze z tych podatków i ze współpracy rozwojowej, ale też ta ekonomia to kwestia tej dużej różnicy pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi ludźmi na świecie. Według raportu Oxfamu z 2019 roku 3,8 miliarda ludzi stanowiących najbiedniejszą część ludzkości dysponuje takim samym majątkiem jak zaledwie 26 najbogatszych osób. Ta różnica i też ta dynamika zmiany jest tutaj bardzo ważna, a ma kolosalny wpływ na to, w jaki sposób możemy myśleć o globalnym rozwoju i w jaki sposób podchodzimy do tematów takich jak redukcja ubóstwa czy kwestie związane z głodem. Gdzieś ta różnica ekonomiczna, która sprawia, że bardzo polaryzuje się ten świat, ma wpływ na znacznie więcej kwestii, również rozwojowych z perspektywy indywidualnej, ale też z perspektywy całych społeczeństw, czy nawet całych narodów, krajów, które z jakiegoś powodu nie mogą przeskoczyć pewnego poziomu. Kolejną ważną kwestią są te kwestie społeczne. Już o nich dużo mówiłam też i przy ekonomii, i przy polityce, bo to jest ważne, bo to jest ważne z tej perspektywy, ale też warto spojrzeć na to
że społeczność globalna jest coraz większa. Mamy w tej chwili 7, już prawie 8 miliarda ludzi na świecie, a jednocześnie mamy aspiracje, żeby się rozwijać i konsumować przez to coraz więcej. W zeszłym roku świętowaliśmy Dzień Długu Ekologicznego 1 sierpnia, w tym roku już 29 lipca. Dzień Długu Ekologicznego to taki dzień, w którym który wypada wtedy, kiedy cała globalna społeczność zużyła już wszelkie zasoby przeznaczone na dany rok. Mniej więcej teraz zużywamy je w połowie roku, a już nawet krócej niż przez pół roku. Na kolejne pół roku żyjemy na kredyt. Ma to bardzo duże konsekwencje związane z tym, jak możemy myśleć o przyszłości naszego społeczeństwa, jak możemy myśleć o przyszłości dzieci i kolejnych pokoleń. Również ważna współzależność, która ma wpływ na wiele rzeczy, mimo że jest związana z kwestią ekologiczną, to nadmierna konsumpcja, ale też nadmierna konsumpcja szczególnie niektórych surowców. Tu na slajdzie przykład plastiku, czyli Wielkiej Wyspy na Pacyfiku, która w tej chwili jest już 5 razy większa od terytorium Polski. Gdzieś też ta kwestia, mimo że głównie ekologiczna, jest bardzo związana z tym, w jaki sposób kształtujemy nasze społeczeństwo, ale też bardzo jest związana z decyzjami ekonomicznymi, bo z jakiegoś powodu produkcja tego plastiku zawsze nam się opłaca jako krajom bogatej północy. Co ciekawe, niekoniecznie jest taka dobra z perspektywy rozwijających się teraz krajów globalnego południa. Warto zauważyć, że chociażby jednorazowe foliówki zakazane są w takich krajach, na przykład jak Ruanda, i nie można nawet wlecieć w samolocie, mając w swoim bagażu foliowe torby. Może to dla Was ciekawe i zaskakujące, bo u nas dosyć łatwo jest je zdobyć, a jednak to też zmienia perspektywę tych społeczeństw i tego, w jaki sposób one się rozwijają. One prawdopodobnie nie chcą już przechodzić przez historię z plastikiem taką, jaką my mamy. Monika tutaj podpowiada, że w Kenii również tak, coraz więcej krajów afrykańskich wprowadza takie regulacje. Czekamy, kiedy w Polsce będą takie regulacje. Ja przynajmniej czekam. To tyle o współzależnościach globalnych. Chciałam Wam pokazać, jak to jest z jednej strony skomplikowane, a z drugiej strony jak to jest proste, bo tak naprawdę wszystkie te kwestie wpływają na kolejne i warto też o tym mówić i warto też to zauważać i warto też mówiąc na Waszych przedmiotach o wybranych tematach, pokazywać to, w jaki sposób one wiążą się również z innymi kwestiami. Wiem, że czasami przy okazji, czy to geografii, czy to WOS-u, dosyć łatwo jest, czy biologii, dosyć łatwo jest mówić o jednej kwestii. Ja na pewno zachęcam Was do tego, żeby pokazywać również inną perspektywę i znacznie większy zasięg tych współzależności i tych wyzwań. Teraz poprosiłabym Was w międzyczasie, może w okienku czatu, o to, żebyście powiedzieli, jakie według Was największe wyzwania stoją przed globalną społecznością. Co uważacie, że teraz jest takim tematem numer jeden? Już widzę klimat. To też jest ciekawe, jak w ogóle nazywać kwestie klimatyczne. Czy to są tylko zmiany klimatu? Czy to może już jest kryzys klimatyczny? Też sprawdźcie sobie ze sobą, jak Wam bardziej pasuje mówienie o tym. To jest bardzo ciekawa dyskusja, szczególnie w języku angielskim, jakich słów używać u nas. Ona jeszcze aż tak nie funkcjonuje. Wzajemne porozumienie, dyskryminacja.
myślenie o przyszłości, tak, odpowiedzialna konsumpcja, ograniczenie konsumpcji. Ja też dzisiaj tego chyba nie widać, ale spróbuję się podnieść na chwilę. Ja też dzisiaj mam taką koszulkę właśnie związaną z odpowiedzialnym kupowaniem i odpowiedzialną konsumpcją na sobie. Energia odnawialna, tak, to też związane z kwestiami zmian klimatu, tolerancja. Czyli mamy gdzieś też te kwestie z jednej strony silnie ekologiczne, te takie, które rzeczywiście mówią o katastrofie klimatycznej, ale też o odpowiedzialnej konsumpcji, tak właściwie o ograniczonej konsumpcji, bo pewnie to też jest ważna kwestia, żeby o tym mówić. Migracje. Migracje z powodów klimatycznych, głodu, braku wody pitnej, no ale też konfliktów zbrojnych, które na tym tle powstają, bo też ważne jest, żeby zauważać, że niektóre konflikty to konflikty o zasoby. I to już jest, to już są realia naszego świata. Wymieniacie tutaj wiele kwestii. Ja w międzyczasie pokażę to, co my, edukatorzy i edukatorki, ale też decydenci, decydentki, nauczyciele, nauczycielki, którzy brali udział w procesie międzysektorowym, którego efektem jest definicja edukacji globalnej sprzed 8 już lat, ale jednak ta, którą się teraz i my, i wy posługujecie. Tutaj wśród wyzwań globalnych rzeczywiście był pokój, bezpieczeństwo, poprawa jakości życia, prawa człowieka, zrównoważony rozwój. Wtedy jeszcze nie ten zrównoważony rozwój rozumiany w kategoriach celów zrównoważonego rozwoju, o których za chwilę, ale jednak i budowanie partnerskich relacji globalnej północy i globalnego południa. Też zwracam Wam Waszą uwagę na to, że to partnerstwo i to współdziałanie było już dla nas ważne wtedy. Wydaje mi się, że częściowo te kwestie są dla nas ważne teraz i dla Was ważne, tak jak patrzę na czat, ale też częściowo one się zmieniają. Pewnie tutaj nie myśleliśmy w takim stopniu o migracjach i nie myśleliśmy też o rozszerzeniu kwestii związanych ze zmianami klimatu, bo one nie były wtedy dla nas tak oczywiste i dojmujące. Teraz nieco się to zmienia. Chciałabym teraz przejść do celów zrównoważonego rozwoju, bo one są odpowiedzią na te wyzwania globalne i one obrazują też te współzależności globalne, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy. Pewnie znana jest Wam ta agenda dosyć dobrze, natomiast to, co ja chciałabym Wam szczególnie powiedzieć, to to, że ważne jest to, że w celach zrównoważonego rozwoju mówimy o całym świecie i stawiamy sobie cele dla wszystkich. Już nie tak jak w poprzednich agendach Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie stawiamy sobie celów tylko dla konkretnych krajów, czy dla konkretnych społeczności, czy grupy krajów, natomiast stawiamy sobie te cele dla wszystkich i stawiamy sobie te cele bardzo szeroko. Tych celów jest aż 17 i te cele są bardzo pojemne. Jeżeli ktoś z Was miał okazję zajrzeć do ich opisów i zobaczyć, jak dużo mamy punktów związanych z każdym z tych celów i zamierzeń, jakby wskaźników, które chcemy osiągnąć, jest ich rzeczywiście dużo. Jest duża dyskusja na temat tego, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie je wszystkie osiągnąć, myśląc jednocześnie o zasobach naszej planety, ale na pewno, jeżeli jesteśmy w stanie połączyć ograniczenie i dzielenie się, jest to jak najbardziej możliwe. Ważne jest to, żebyśmy patrząc na te cele, poszukali też kwestii, które są dla nas i dla naszej grupy, dla naszej klasy szczególnie ważne, bo pewnie tak też łatwiej będzie zdobyć tę uwagę i zainteresowanie, o których wspominaliście na samym początku, a one są również dla Was bardzo dużym wyzwaniem. Pamiętajmy, że w celu czwartym, który mówi o dobrej jakości edukacji, mamy punkt, który zobowiązuje nas jako nauczycielki, nauczycieli, edukatorów, edukatorki do tego, żeby mówić o globalnym obywatelstwie, żeby działać na rzecz edukacji globalnej, żeby wprowadzać te tematy i pracować z nimi, szczególnie z młodymi ludźmi, którzy są przyszłością tego świata. Więc pamiętajcie o tym, że
warto to robić i warto na pewno odwoływać się do tych kwestii na waszych lekcjach i podczas waszej pracy, bo w edukacji jest ta siła, o której również cele zrównoważonego rozwoju mówią. Ponieważ jednym z haseł, ważniejszych haseł celów zrównoważonego rozwoju jest hasło nie zostawimy nikogo z tyłu, nie zostawimy nikogo w tyle, więc teraz chciałabym, żebyśmy obejrzeli kilkuminutowy filmik, który może też wam przyda się do waszej pracy. Ten filmik niestety jest po angielsku, ale na potrzeby tego webinarium przygotowałam jego tłumaczenie i będziemy je wrzucać na czacie w trakcie jego trwania. Mam nadzieję, że Artur mi tutaj w tym pomoże. Ten film też jest na bazie znanego pewnie części z was filmu Human, czyli Człowiek. Są tam fragmenty, piękne zdjęcia z tego filmu i na pewno z tego powodu warto jest go zobaczyć, więc obejrzyjmy teraz. I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que nam kil mutu mutu azona missiona onzamba tindelai. Ngapena zam kil pona missiona ngai me. I've left my husband to be with a woman, and for me, that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice, and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là, et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimboniko koa zany izy dia tanyko mony reniny dia famihina tamin'ny famihina teo zany anay telo miana. Mam nadzieję, że już teraz znowu mnie widać i słychać. I mam nadzieję, że osoby, które potrzebowały tłumaczenia, skorzystały z tego, co było w prawym okienku czatu. Niestety ten film nie jest jeszcze przetłumaczony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych na język polski, ale mam nadzieję, że to tłumaczenie, które otrzymaliście z prawej strony, pomogło Wam go we właściwy sposób zrozumieć. To też, co ważne i co wybrzmiewa w tym filmie, to sprawczość tych osób, które tam występują. To, że one, że oddajemy im ich, oddajemy im głos i dajemy im opowiedzieć swoje historie. Dajemy im je opowiedzieć z perspektywy tak problemów, ale pewnie bardziej wyzwań, tym w jaki sposób oni mówią o sobie. Ten film jest piękny, jeżeli chodzi o zdjęcia, dlatego zdecydowałam się Państwu go pokazać i mam nadzieję, że będzie on też dla Was inspiracją do tego, żeby korzystać również z tych historii. Ten film jest znacznie dłuższy, dla osób, które go nie widziały, gorąco polecam. Film nosi tytuł Człowiek, Human, i jest dostępny na otwartej licencji. Z tego, co pamiętam, można dosyć łatwo na niego trafić i na YouTubie, i na specjalnej stronie. Także zapraszam serdecznie do jego obejrzenia i do zobaczenia tych osób i tych ludzi, którzy mówią o swoich historiach, bo to też jest najważniejsze w tym filmie, i mówią o wyzwaniach, jakie mają, jakim stawiają czoła codziennie, ale też mówią z perspektywy osób, które mają swój głos i są w stanie z nimi walczyć, są w stanie wziąć za nie odpowiedzialność, co jest bardzo ważną kwestią. Przejdziemy teraz do tematu, który też mówi trochę o świecie i pozwala nam go opisywać, ale jednak dosyć często jest jakimś problemem, albo zastanawiamy się, w jaki sposób o tym mówić, mianowicie to, że dużo łatwiej jest nam mówić o świecie z perspektywy my i oni, nieważne, czy mówimy o perspektywie naszej społeczności, czy o perspektywie globalnej. Tutaj chciałabym Państwu pokazać kilka różnych map tego podziału świata, którego bardzo trudno jest uniknąć, aczkolwiek pewnie chcielibyśmy, ale dosyć trudno jest nam go uniknąć i z perspektywy geograficznej, ale też z perspektywy kulturowej, z perspektywy zrozumienia niektórych kwestii i pokazania nie tylko podobieństw, ale też różnic. Pierwsza z tych map to mapa podziału na globalną północ i globalne południe. Tak bardzo powiedziałabym sztywno i też te dwa kolory bardzo, bardzo, bardzo to pokazują. Natomiast rzeczywiście gdzieś taki podział funkcjonuje w naszych głowach i też w kontekście mówienia o edukacji globalnej. Pewnie warto dopytywać i kwestionować, no to jak to jest z tą Australią, że ona nie jest na południu, a jednak jest globalną północą, dlaczego, to jak to jest z niektórymi krajami, chociażby Arabią Saudyjską, która prawdopodobnie jest jednym z bogatszych krajów, a jednak jest tutaj na południu, dyskutować ten podział, ale jednocześnie też znać go i rozumieć. To dosyć ważne, na przykład, żeby zobaczyć, że w Ameryce Południowej mamy jednak jeden element niebieski, czyli należący do północy, bo jakby jest związany z kolonialną historią. Natomiast ważne też jest to, żebyśmy ten podział znali. Ten podział na północ i południe wydaje się z mojej perspektywy najmniej hierarchiczny i najmniej jakby zawierający w swoim ładunku słownym szczególnie kwestie związane z tym, że ktoś jest
bardziej rozwinięty mniej, że kogoś oceniamy tym, gdzie leży to państwo, więc zachęcam państwa też do tego, żeby używać tego podziału. Poniżej trochę inny podział, bardziej związany z kwestiami ekonomicznymi, podział na świata, na kraje rozwinięte i rozwijające się, czasami też najsłabiej rozwinięte, bo to ta trzecia kategoria. I tutaj rzeczywiście już mam nadzieję, że też słyszą to państwo, że te słowa mają zupełnie inny ładunek i też znaczą coś innego, tak? Ci rozwijający się to ci, którzy jeszcze jakby nie dobiegli, tak? Których jeszcze zostawiamy w tyle, trochę tak jak w tym filmie, o którym przed chwilą oglądaliśmy. A ci najmniej rozwinięci to w ogóle tacy, którzy jeszcze czekają na swoją kolej. To też pytanie, czy te ekonomiczne wskaźniki to tak naprawdę wskaźniki, które są jedyne, jeżeli chodzi o ten podział świata, i czy to ma, i czy to naprawdę ma taki wymiar. Ja zachęcam też państwa do tego, żeby podzielić świat w trochę inny sposób. I tutaj chciałabym pokazać dwa inne wskaźniki, być może części z państwa znane. Jeden to Human Development Index, czyli wskaźnik rozwoju społecznego, w którym bierzemy pod uwagę dochód narodowy per capita w dolarach amerykańskich, ale jednocześnie bierzemy pod uwagę również długość życia, średnią liczbę lat w edukacji osób w wieku ponad 25 lat i wyżej. Bierzemy pod uwagę również oczekiwaną liczbę lat edukacji dzieci, które dopiero wchodzą do systemu, więc jest tutaj znacznie więcej zmiennych niż tylko kwestia kryterium dochodu narodowego, co może być bardzo ważne. I na przykład właśnie w tym indeksie pierwsze trzy miejsca to kraje takie jak Norwegia, Australia i Szwajcaria. Zmienia się to trochę, być może ta Australia nie byłaby tak wysoko, gdyby nie te dodatkowe wskaźniki. A drugi wskaźnik, który być może jest trochę zaskakujący, to wskaźnik szczęścia, światowy wskaźnik szczęścia, światowy indeks szczęścia. I on jest liczony w taki sposób, że odczuwalny dobrostan mnożymy razy średnią długość życia, średnią oczekiwaną, przepraszam, oczekiwaną długość życia. I dzielimy to również na ślad węglowy, czyli ta kwestia ekologiczna, która tutaj widzę kątem oka, pojawia się również na czacie i która była wyzwaniem, które państwo zidentyfikowali jako jedno z ważniejszych, też pojawia się i też tutaj możemy mówić o tych krajach z nieco innej perspektywy. I tu patrząc na kolory przy obydwu tych wskaźnikach, to już nie jest ten podział bardziej od linijki, który widzieliśmy na poprzednich slajdach. Tutaj mamy trochę inny podział i też trochę, i też znacznie większą różnorodność, nawet nie trochę, znacznie większą różnorodność. Warto powiedzieć, że kraje, które uważane są, które są najwyżej w światowym indeksie szczęścia, to Kostaryka, Wietnam i Kolumbia, czyli kraje, które wcale nie są na górze rankingów, na górze innych indeksów, ale jednak z różnych powodów kulturowych, również kwestii związanych z tym, że po prostu w tych krajach też świeci słońce albo ludzie są życzliwi dla siebie, są w zupełnie innym miejscu. Warto na to spojrzeć i znowu pokazać też tą inną perspektywę. Niekoniecznie mówić, że kwestie ekonomiczne nie są ważne, bo są, ale też warto zobaczyć, że nie tylko one, i pokazać inną perspektywę. Tą inną perspektywę można pokazać też w taki sposób,
Części z Was być może jest ta mapa już znana. Natomiast odwrócenie mapy do góry nogami, pokazanie mapy z innym centrum, to też jest taka jedna z pierwszych działań, które może pokazać nam perspektywę globalną i pozwolić mówić nam o globalnych wyzwaniach z nieco innej perspektywy, co na pewno będzie ważne, szczególnie dla Waszych uczniów wtedy, kiedy będziecie mieli i miały okazję po raz pierwszy, drugi, trzeci mówić im o perspektywie globalnej. Ważne jest, żeby spojrzeć na to z tej perspektywy i też zaintrygować i zachęcić do zastanowienia się. Pamiętam podczas jednego ze szkoleń miałam bardzo długą dyskusję na temat tego, jak można pokazywać w różny sposób mapy. Pamiętam, że wtedy pokazywałam mapę, w którym centrum były Chiny, więc ten świat wygląda zupełnie inaczej. Mówiliśmy o tym, jak to jest i dlaczego jest tak, że Europa jest w centrum, jakiej ona jest wielkości wobec kontynentu afrykańskiego i jak w różny sposób można ten świat odwzorowywać i też zmienić naszą perspektywę po to, żeby pokazać, że inna też jest w porządku, że ta inna perspektywa to po prostu tylko zmiana punktu widzenia i siedzenia, a nie koniecznie całkowite przewartościowanie świata, ale warto czasami ten punkt zmienić. Ja patrzę tutaj z lekką trwogą na czas, ale mam nadzieję, że zdążymy. Chciałabym teraz już przejść trochę od tej dyskusji o różnych koncepcjach do kilku punktów ważnych, jeżeli nie najważniejszych dla mnie, jeżeli chodzi o tym, jak mówić o większości świata. Ta kwestia perspektywy, którą tutaj już gdzieś przywołuję jak mantrę dzisiaj, to jest rzeczywiście ta próba zmiany tej perspektywy. Czasami nawet ta dyskusja o tym, że my w Europie, my na globalnej północy nie jesteśmy większością świata i pokazanie tego w liczbach bardzo często zmienia myślenie. Jeżeli chcieliby Państwo wykorzystać też tę grę świat jako 100%, czy też chcielibyście skorzystać z tego podziału świat jako wioska 100 osób, to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajna perspektywa. Korzystając z aktualnych danych, można to zrobić. Na stronie Instytutu Globalnej Odpowiedzialności jest taka prezentacja sprzed kilku lat, chyba dwóch lub trzech z aktualnymi danymi. Tutaj widzę w okienku z prawej, tak, to jest kodeks obrazów i wiadomości, tak, to jest, mówimy teraz o tym, o poradniku, jak mówić o większości świata, którego czwartej zmienionej edycji jestem szczęśliwą współredaktorką i współautorką, ale też Instytut Globalnej Odpowiedzialności, z którym pracowałam przez ostatnich 7 lat, był organizacją, która bardzo zaangażowała się w promocję kodeksu na samym początku, a z kolei grupa Zagranica wraz z innymi organizacjami edukacyjnymi doprowadziła do tego, że jest to dokument również obowiązujący w konkursach edukacyjnych, co jest bardzo dużym osiągnięciem. Więc tak, teraz będziemy mówić właśnie o kodeksie i właśnie o tej perspektywie. Kolejna kwestia to język kształtuje świadomość i kształtuje świat. I na to też zwróciłabym Państwa szczególną uwagę w to, w jaki sposób mówimy o ludziach, o miejscach, jakiego języka używamy, jak wrażliwy ten język powinien być po to, żeby pokazywać ten świat i żeby go nie oceniać, ale go przedstawiać. Co ważne, zmieńmy współczucie na empatię, bo to jest
jest taka narracja w edukacji globalnej, która jest bardzo silnie związana z tym pomocowym podejściem i z tym, że my tutaj mamy tak dużo, że jakby jesteśmy zobowiązani pomagać i się dzielić. Tak jesteśmy, każdy człowiek jest do tego zobowiązany. Natomiast ważne jest też to, żeby szanować tych ludzi, szanować te miejsca i rzeczywiście dawać im przestrzeń do tego, żeby mogli mówić o sobie i za siebie. To, co też wydarzyło się w tym krótkim filmiku, dlatego chciałam go gdzieś uczynić osią naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że tam ci ludzie mówią o swoich historiach. To nie ja je opowiedziałam, to nie ja je opowiedziałam z perspektywy osoby z Europy Centralnej, która opowiada ich historię, to oni opowiedzieli sami, nawet jeżeli zrobili to w prosty sposób, nawet jeżeli zrobili to w swoich językach i potrzebowaliśmy do tego tłumaczenia, to jest ważny wątek, żeby tym osobom oddać głos i żeby z szacunku do nich dać im opowiedzieć o sobie. Napisałam tutaj tolerancja to za mało, dlatego że ja od jakiegoś czasu powtarzam, że dla mnie celem i postawą, którą chciałabym, żeby była osiągana dzięki działaniom edukacji globalnej, jest nie tolerancja i akceptacja, ale szacunek, czyli rzeczywiste szanowanie drugiej osoby i radość z tego, że nawet jeżeli ona jest inna niż ja, myśli trochę inaczej, wygląda inaczej, to ja mam poczucie, że ta różnorodność jest mi potrzebna i jest dla mnie ważna. I też taką postawę, moim zdaniem, kształtuje edukacja globalna gdzieś tam na końcu pewnie swojej drogi, bo jest to jedna z trudniejszych postaw. Sensacje i cierpienie rzadko prowadzą do głębokiej refleksji. Tak, być może w krótkoterminowej perspektywie mamy tak, że to zapamiętujemy i robi to na nas duże wrażenie, natomiast pytanie, czy rzeczywiście dużo się z tego uczymy. Też pytanie, jaki jest nasz cel, bo być może chcemy kogoś zaszokować, chcemy komuś pokazać coś strasznego, zaskakującego, coś, co zagra na emocjach, ale pytanie, czy to nie jest tak, że jeżeli myślimy o długofalowej perspektywie, jeżeli myślimy o perspektywie zmiany postaw, to nie powinniśmy nie korzystać z takich przekazów, bo to właśnie nie o ten szybki rezultat chodzi i nie o tą szybką reakcję. Ja miałam kiedyś taką sytuację bardzo interesującą jeszcze w gimnazjum, kiedy pojechałam do jednego z mniejszych miast w Polsce na warsztaty. Weszłam do sali i grupa powiedziała po 5-7 minutach: no dobrze, no to niech pani powie, dlaczego pani przyjechała i na co pani będzie zbierała pieniądze. No więc ja mówię, że nie będę na nic zbierała, będę wam opowiadać o świecie i będziemy mieć taką lekcję. No tak, ale zawsze tak jest, że na końcu, jak takie osoby jak pani przyjeżdżają do nas na lekcję, to później zbierają na jakieś miejsce, albo na jakieś dzieci, albo cokolwiek, to proszę, niech pani nam powie o tym na początku. I to też jest tak, że ja wtedy zdam sobie sprawę, że to wynika z tego, że mówimy bardzo dużo o tym, że my mamy dużo i możemy pomagać, ale nie o tym, że należy tych ludzi szanować i że to jest ważne, żebyśmy poznali świat. I też z tą refleksją chcę was zostawić, jak zbudować tą postawę, która... Bo to była fajna postawa, że ci młodzi ludzie chcieli się czymś podzielić, ale uważali to z jednej strony za swój obowiązek, a z drugiej strony nie szedł za tym żaden cel edukacyjny, który był dla nich ważny. I warto o tym pamiętać i warto gdzieś mieć to z tyłu głowy wtedy, kiedy podejmujemy różne działania, bo być może ten rezultat właśnie byłby dosyć szybki, bo może wyszłabym stamtąd z pełną puszką pieniędzy na przykład, ale to jednak nie byłby ten cel edukacyjny, o który by mi chodziło.
Więc nie oczekujmy tych szybkich rezultatów, myślmy raczej o długofalowej perspektywie. I tu na kolejnym slajdzie też zdjęcie ostatniej okładki poradnika, jak mówić o większości świata, jak rzetelnie informować o krajach globalnego południa, która też w dużym stopniu poszerza ten kontekst związany z edukacją globalną, pokazuje też wątki związane właśnie z szacunkiem, z kwestiami dyskryminacji. Mam nadzieję, że to też są takie wątki, które gdzieś zagoszczą w waszych zajęciach i w tym, co będziecie opowiadać swoim uczennicom i uczniom. Taka główna zasada związana też z obrazami, w ogóle z pokazywaniem historii, to tak naprawdę taka zasada, że za każdym razem, kiedy bierzecie jakieś materiały, to zastanówcie się, czy chcielibyście, żeby taki obraz, takie zdjęcie, taka historia o was, o waszych dzieciach, o waszych najbliższych była opowiedziana komuś bez kontekstu gdzieś w innym miejscu na świecie i czy to by było dla was w porządku. Jakby myślę, że to kryterium jest najwłaściwsze, żeby po prostu zobaczyć, jak to może wyglądać z tej strony osoby, o której się opowiada. Dlatego nawet te krótkie historie, które dzisiaj i te krótkie momenty, kiedy te osoby mówiły za siebie, są tak bardzo ważne z mojej perspektywy i tak też trudne w naszym kontekście do włączenia, ale naprawdę bardzo zachęcam chociaż do takich małych fragmentów. Tutaj też jest link do poradnika dla tych osób, które jeszcze na przykład z tej wersji może nie korzystały, bo było ich kilka wcześniej. Polecam, tam jest też kilka innych ćwiczeń niż dotychczas, bardziej związanych z dialogiem i dyskusją, które może was do czegoś zainspirują w pracy. Ja już widzę, że czas mi bardzo stopniał, więc teraz będę przyspieszać i mówić o kilku jeszcze ważnych rzeczach, zanim przyjdziemy do pytań, bo widzę, że tutaj czat bardzo aktywny. Mam nadzieję, że Artur pomoże mi za chwilę z pytaniami. To, z czym chciałabym was zostawić, to na pewno to, że warto mówić o wyzwaniach globalnych, warto tę perspektywę globalną pokazywać i też pokazywać ją z perspektywy celów zrównoważonego rozwoju, ale niekoniecznie jako agendy politycznej, jakby tej dyskusji, ale też jako jakiegoś wyzwania dla świata i ważnej deklaracji również na poziomie politycznym, żeby osiągnąć te cele. Po tym webinarium i po każdym też następnym otrzymają Państwo newsletter, gdzie będą materiały, które polecamy do skorzystania, polecamy je, które jakoś odpowiadają na ten problem dla różnych etapów edukacyjnych, to są i scenariusze zajęć i różne plansze, plakaty, różne kwestie, które mam nadzieję, że będą wam, dla was pomocne. Tutaj kilka takich linków, które są chyba najważniejsze, czyli opis celów zrównoważonego rozwoju na stronie ONZ-u, tu ją zakreślam. E-globalna, czyli takie duże repozytorium, pewnie znane części z was, gdzie jest wiele różnych scenariuszy, można też tam je przeszukiwać w bardzo dogodny sposób i na pewno warto tam zaglądać, tam są zamieszczone materiały różnych organizacji pozarządowych, scenariusze przygotowywane przez nauczycieli, nauczycielki, edukatorów, edukatorki. Warto tam zaglądać i warto tam szukać inspiracji. Są też tam niektóre filmiki, które są tłumaczone. Mam nadzieję, że będzie to dla was przydatne. No i oczywiście strona IGO, mamy tam już pokaźną ilość materiałów. Mam nadzieję, że one też będą dla was przydatne, ale w newsletterze jeszcze inne materiały innych organizacji, więc czekajcie na newsletter, on już jest gotowy i będzie pewnie do was wysłany jutro albo pojutrze.
Tak, są dostępne materiały dla klas 1-3 na stronie Instytutu Globalnej Odpowiedzialności w zakładce dla szkół podstawowych. Są materiały dla maluchów. Jednym z największych wyzwań moich w pracy z edukacją globalną była współpraca przy projekcie dla przedszkolaków, więc tak, można te trudne tematy również przedstawiać najmłodszym, więc serdecznie do tego zachęcam. I jeszcze ważna informacja, tak jak mówiłam na początku, tym webinarium rozpoczynamy cykl webinariów. Na kolejne webinarium spotykacie się w następny wtorek, również o godzinie 20. Zachęcam do zarezerwowania czasu już teraz, bo Weronika Rokicka będzie mówiła o prawach człowieka i wyzwaniach globalnych, czyli ta perspektywa prawo człowiecza, która dzisiaj być może nie wybrzmiała wystarczająco, w mojej prezentacji będzie dla Was i będzie godzinny wykład Weroniki, godzinna prezentacja Weroniki, bardzo ciekawa, ale nie tylko ta, ponieważ kolejne tematy również bardzo interesujące, klimatyczne fakty i mity dla wszystkich fanek i fanów Marcina Popkiewicza, duża gratka, bo Marcin będzie na tym webinarium. Będziemy również mówić o kryzysach humanitarnych, będziemy mówić też o przyczynach głodu i ubóstwa na świecie. Tutaj kolejne spotkanie ze mną dla tych osób, które będą chciały również o tym posłuchać, to 3 grudnia i prawa człowieka w kontekście międzykulturowości, czyli jak mówić o prawach dziecka w edukacji globalnej. Dlatego zapraszam już teraz, wpisujcie sobie do kalendarzy te webinaria i bądźcie z nami w kolejne wieczory, bo naprawdę warto. I też bardzo ważne jest to, żeby te tematy pojawiły się i żeby można było skorzystać też z wiedzy tych osób w tak moim zdaniem sprzyjających warunkach, bo nie wiem jak wy, ale ja sobie właśnie siedzę w domu i bardzo się też w ciepłym domu, bardzo się też z tego powodu cieszę i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne. I teraz jeszcze zanim zerkniemy na pytania i zanim poproszę Artura o pomoc w wyłowieniu pytań, które pewnie się pojawiły, to ja jeszcze oddam to, co najważniejsze. Te webinaria i to spotkanie nie miałoby miejsca, gdyby nie współpraca Instytutu Globalnej Odpowiedzialności z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, a to wszystko dzięki projektowi finansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RPS w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej. Także chwila na reklamę, ale jakże ważną, mam nadzieję, że też będziemy mieli jeszcze okazję współpracować razem. Arturze, czy mogę Cię prosić o pytania? Jasne, ja tutaj spoglądając na czat, jeszcze może spróbuję do tego nawiązać, spoglądając na czat, widziałam tutaj właśnie pytania i o materiały, które pojawiły się w tej prezentacji, i o materiały, które polecałam i o których wspominałam. W newsletterze nie znajdzie się wszystko, ale ta prezentacja jest wykonana z materiałów na wolnej licencji i też jest dostępna dla organizatorów, więc jeżeli zgłosicie się do osoby, która będzie Wam przesyłać newsletter, to myślę, że będzie szansa, żeby otrzymać tę prezentację i te linki. W międzyczasie ja widziałam, że Artur bardzo czujnie wrzucał te linki, więc mam nadzieję, że sobie je notowałyście i notowaliście. Czy mapy będą dostępne? Tego
Znaczy, jest kilka propozycji edukacyjnych, gdzie są te różne mapy. To nie jest, to już jakoś funkcjonuje w edukacji globalnej od jakiegoś czasu, więc ten temat jakby i to pokazywanie. Jest jedna infografika Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, którą znajdziecie w tej zakładce Edukacja Globalna i tam na pewno będzie można na to spojrzeć. Jest też bardzo fajny materiał Polskiej Akcji Humanitarnej, który pokazuje te różne mapy i na pewno też są różne mapy z różnymi perspektywami na e-globalnej, także tam też szukajcie różnych map. Niestety kupowanie w ogóle tych map jest bardzo ciekawą historią, ale jest bardzo trudne, dlatego że naprawdę trzeba daleko wyjechać, żeby gdzieś te inne mapy kupić, ale na pewno jest to ciekawe. Może dla geografów to też jest takie zadanie, żeby poznajdować te mapy i te różne odwzorowania, bo to w końcu ich działka. Więc to na pewno. To, co ja bym chciała powiedzieć, podsumowując trochę też te to, o czym mówiłam, to na pewno kwestia tego, jak bardzo złożone i globalne tematy można przenieść na perspektywę szkolną i też w jaki sposób można o nich mówiąc, skupiając się na historiach, skupiając się na różnych trikach, sposobach, w jaki sposób o tym mówić, tak jak mapy, tak jak ciekawa praca ze statystykami. Natomiast na pewno warto z tego w ten sposób korzystać, nieważne jaka jest grupa wiekowa, do której kierujemy nasze działania, ale też ważne jest to, w jaki sposób my o tym myślimy i co dla nas w tej prezentacji, czy w celach zrównoważonego rozwoju, czy w tych wyzwaniach globalnych jest najważniejsze, bo też pamiętajmy, że edukacja globalna jest takim podejściem edukacyjnym, bo chyba to tak trzeba nazwać, taką gałęzią edukacyjną, która w wyjątkowy sposób musi zawierać tą zasadę, że jesteśmy w niej autentyczni i autentyczni. I trudno jest bardzo, bardzo pracować z edukacją globalną wtedy, kiedy realizuje się tematy, do których nie ma się przekonania. Więc ta refleksja, do której chcemy zachęcić młodych ludzi, najpierw jest po naszej stronie i najpierw to my musimy przemyśleć to, w jaki sposób chcemy z tym pracować, w jakich materiałów chcemy używać i jak chcemy mówić. To wszystko powinno być bardzo spójne, bo każdy fałsz czy fałszywy ruch sprawia, że młodzież przestaje nam wierzyć i przestaje też wierzyć w to, o czym mówimy. Ja widzę tutaj całą dyskusję na temat tego, tak, tutaj też z tymi mapami. Postaram się to jakoś rozwiązać i mam nadzieję, że się uda. Czy jest możliwość zmiany kolejności tematów? No niestety nie jestem osobą, która może na to pytanie odpowiedzieć, ale postaram się zgłosić je organizatorom. Tylko tyle mogę zrobić. Czy będzie nagranie webinara? Tak, będą nagrania webinarów. Arturze, czy możesz potwierdzić, że będą? Tak, jest nagrywane i będzie, tak jak na czacie przekazywałem, dostaniecie na maile informacje o dostępności tego nagrania. Mówiliśmy też o tych linkach, także też być może w tych materiałach. Tak, ja to wszystko przekazałam, więc mam nadzieję, że wy też będziecie to mogli w łatwy sposób dostać. I chyba tyle po prostu. Zgłoszę to na pewno osobie, która będzie to do was rozsyłać. Tak, bardzo chcemy, żebyście wysyłali do nas relacje z Tygodnia Edukacji Globalnej, to już niedługo, także bardzo, bardzo nam zależy na tym, żebyście się dzielili tym, co robicie. Jest już wydarzenie na Facebooku przygotowane przez grupę Zagranica, warto tam się inspirować, dzielić, opowiadać, co robicie. Monika, ja wiem, że ty robisz mnóstwo wspaniałych rzeczy, więc tak, dziel się tym, proszę, i inspiruj inne osoby.
Czy coś jeszcze? Tu mamy takie dłuższe, jak gdyby cytat od pani. Dobrze, to ja spróbuję to przeczytać, żeby też wszyscy widzieli, słyszeli. Jak w pracy edukacyjnej wyważyć proporcje między działaniem lokalnym a koniecznością rozwiązań systemowych? Chodzi mi o to, jak nie popadać w pesymizm i namawiać do odpowiedzialnych postaw typu konsumpcja, segregacja śmieci, ograniczenie mięsa, ale jednocześnie uczciwie pokazać, że nie uratujemy świata bez zmian na poziomie polityki międzynarodowej i potężnych korporacji, a co za tym idzie, postawa społecznie odpowiedzialna to również wywieranie nacisku w tym obszarze. Nie wiem, czy zrozumiale się wypowiedziałam, tak, pani Olgo, bardzo zrozumiale. To jest bardzo duży dylemat, bo tak naprawdę z jednej strony te słomki, jeżdżenie rowerem, niewymienianie telefonu co roku jest bardzo ważne z perspektywy indywidualnych wyborów konsumenckich, z drugiej strony jeżeli nie dołączymy do tego zaangażowania, które nie jest tylko związane ze stylem życia, ale też z naszym zaangażowaniem politycznym jednak i naszym myśleniem o tym, że chcemy jakichś zmian na poziomie systemowym, to się nie wydarzy. Dlatego może nie zachęcam do bycia Gretą Thunberg na każdym możliwym polu, ale rzeczywiście jakby szukania gdzieś też tego nacisku i tej formy nacisku, który może przyspieszyć zmiany systemowe. Myślę, że to jest tak naprawdę to, co jest bardzo ważne. Po angielsku mówimy o tym walk the talk, czyli idź tak, jak mówisz, czyli też rób to, co mówisz i to, co niesiesz na sztandarze. I to chyba też jest ważne, czyli jakby walcz też o to, nie tylko dlatego, że ty chcesz mieć teraz biodegradowalną słomkę, czy wielorazowy kubeczek, ale też wpływaj na zmiany innych i też staraj się swoją aktywnością i zaangażowaniem również na poziomie politycznym tę zmianę osiągać. To trudne, ale wydaje mi się, że też w ogóle rozpoczęcie tego pierwszego kroku, czyli trochę też znowu wracam do tego, w jaki sposób zainteresować młodzież i w jaki sposób włączyć ich w działania, to tak pokazać im też, że oni mają wpływ, to znaczy, że mogą swoim właśnie zainteresowaniem i swoim działaniem coś zmienić, nawet na poziomie lokalnym, a później na poziomie globalnym i że to jest ważna kwestia. I ta świadomość to jest ten pierwszy krok, który my w edukacji globalnej jako nauczyciele i nauczycielki robimy, żeby ta zmiana mogła się dokonać. Ja w tę zmianę ciągle wierzę po 13 latach, więc to chyba niezły wynik i bardzo też Was, Państwa do tego zachęcam, żeby w ten sposób o tym myśleć. Ta edukacja globalna jest tym pierwszym krokiem, szczególnie dawania świadomości, zainteresowania pewnego rodzaju wiedzy, ale też zrozumienia i konstruowania swojego systemu wartości w oparciu o te kwestie, tak żeby później móc działać i włączać się w kolejne rzeczy, więc do tego zachęcam. Czy coś jeszcze? O, mam jakieś zaproszenie, wspaniale, dziękuję. Dziękuję, zapisuję, odezwę się do Moniki. Tak, róbmy swoje, tak, to też jest ważne, żeby czuć się tym światozmieniaczem czy światozmieniaczką, tak? Nawet jeżeli ten mój świat jest taki mały i wiem o swoich ograniczeniach, ale mogę coś zrobić i to robię po prostu, bo w to wierzę. A mnie ostatnio pani pedagog spytała, czy obecnie wolno o tym mówić na lekcjach, o tym, czyli o uchodźcach, zmianie klimatu. Tak, wolno o tym mówić. Jestem tą szczęśliwą bądź nieszczęśliwą czasami osobą, która przeczytała dwukrotnie całą nową podstawę programową, zarówno do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Do szkół podstawowych Instytut Globalnej Odpowiedzialności ma taką bardzo fajną publikację
gdzie pokazuje, w których punktach dokładnie podstawy programowej mamy te tematy i możemy o nich mówić. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, mamy cały pakiet związany ze zrównoważonym rozwojem w geografii, który jest wpisany do podstawy programowej, więc nie ma w ogóle dyskusji na temat tego, czy możemy działać w zakresie edukacji globalnej w szkole, więc tak, możemy. Jeżeli potrzebujecie konkretnych informacji, konkretnych punktów, to odsyłam do tej publikacji IGO. Ona ma tytuł, żebym teraz sobie przypomniała, jak ona się nazywała. Zrozumieć świat to podstawa, tak mi się wydaje. Ale poproszę, żeby ona też się pojawiła w którymś z newsletterów dla Was. To jest i tam jakby krok po kroku można, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to prześledzić wszystkie przedmioty, również edukacja wczesnoszkolna. Więc tak, ta edukacja globalna tam jest, nawet jeżeli ktoś uważa, że jej nie ma, możecie to pokazać i możecie z tego skorzystać. Pamiętajcie tak, pamiętajcie też o kompetencjach kluczowych. Tak, tu bardzo dziękuję Pani Izabeli za to wspomnienie. Tak, pamiętajcie o kompetencjach kluczowych, pamiętajcie też, że edukacja globalna to nie tylko wiedza, ale też różne umiejętności, jak na przykład krytyczne myślenie, które jest wielokrotnie wymieniane przez autorów i autorki podręczników i przez autorów i autorki podstaw programowych do wszystkich przedmiotów, więc tutaj macie pełną swobodę do pracy również z tymi tematami. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie, życzę dobrej nocy, już teraz proszę, odpocznijcie.